Ursynów to najdalej na południe wysunięta dzielnica Warszawy. Zajmuje ponad 10% powierzchni miasta. Pozornie wydaje się tylko nowoczesną sypialnią stolicy, miejscem bez historii. Ale pierwsze ślady osadnictwa na tych terenach są sprzed 8 tysięcy lat. Nic więc dziwnego, że na Ursynowie jest wiele zabytków. Dziś zajrzymy do Natolina. Najstarszym drzewem Mazowsza jest rosnący w południowej części Ursynowa dąb Mieszko. Rosnący przy dawnym trakcie prowadzącym do miasta Warszawa jest jednym z nielicznych reliktów Puszczy Mazowieckiej, która niegdyś porastała te tereny. Jednym z najciekawszych okresów historii tej części miasta jest wiek XVII i XVIII, gdy powstawały tu letnie siedziby magnatów, coraz liczniej rezydujących w nowej stolicy Polski, Warszawie. Początki miejsca zwanego Natolinem wiążą się ze sobą króla Polski Jana III Sobieskiego. Gdy monarcha zakupił pobliską wieś zwaną Milanowem, w jej miejscu pobudowany został pałac, który obecnie znamy pod nazwą Wilanowa. W okolicy dla króla urządzony został tak zwany zwierzyniec, miejsce, w którym król mógł oddawać się swojej ulubionej rozrywce, czyli polowaniom. Następca na tronie, król August II, w miejscu zwierzyńca pobudował niewielkie budyneczki, w których trzymane były bażanty, na które zazwyczaj polował właśnie tu, w tej części dzisiejszej Warszawy. Pozostałością po tych bażantach, które niegdyś tutaj setkami pojawiały się w zaroślach, w krzakach, w lesie, jest nazwa pobliskiej ulicy przy Bażantarni. Ta nazwa utrzymywała się mniej więcej do początku XIX wieku, kiedy Bażantarnia jako część dóbr wilanowskich została przystosowana do potrzeb mieszkalnych dla Czartoryskich, a potem już dla syna Stanisława Kostki-Potockiego, który tutaj urządził swoją rezydencję. Jako że w Pałacu Wilanowskim już miejsca dla młodej pary i potomstwa nie było. Wraz ze zmianą właścicieli Natolin zmieniał swoje oblicze. Na przykład Stanisław Kostka-Potocki wybudował romantyczną holendernię. Natomiast jego syn, Aleksander, zafascynowany architekturą antyczną, wzniósł w parku kilka stylizowanych budowli. Przede wszystkim pomnik z sarkofagiem swojej córki Natalii, od której imienia pochodzi nazwa Natolin. Z sarkofagiem kompozycyjnie powiązany jest most mauretański nad wąwozem, przez który biegła droga od pałacowego tarasu. W innej części parku powstała świątynia dorycka, nawiązująca do świątyni Posejdona w Pestum. Ruina rzymskiego akweduktu z cegły i łamanego granitu, a także brama mauretańska. Niemal wszystkie zabytki Natolina, pięknie odrestaurowane, można podziwiać do dziś. Pałac został później częściowo zniszczony podczas Powstania Warszawskiego i w ogóle w okresie II wojny światowej. Po rewaloryzacji tego terenu stał się taką białą plamą na terenie naszego miasta. Przez jakiś czas była tutaj na przykład rezydencja Bolesława Bieruta. Obecnie zespół pałacowo-parkowy jest pod opieką Fundacji Centrum Europejskie Natolin. Zwiedzać go można jedynie w okresie letnim w ramach niedzielnych wycieczek współorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów.